Chrystusa. Są ci z nami wszyscy, którzy swoją obecnością deklarują swoją sympatię dla środowiska rolniczego. Serdecznie i uroczyście witam Państwa. Proszę o zabranie głosu dyrektora Pani Ziemowi, Pana Piotra Niemackiego. Szanowni goście, w tym roku Pani Ziemowi przypadza się spełnienia roli gospodarza obwodów parlamentowych dla całej kompanii Grody. Traktuję to jako wyróżnienie. Mam nadzieję, że tu w Zachodni, w miejscu wyjątkowym, wspólnie poczujemy atmosferę towarzyszącą pokoleniom wyższych braci. Padłowym ochroniu w całym kraju kilkaset tysięcy pracowników kopalń i firm górniczych oraz zbiorowych. Tegoroczne obchody przypadły tych trudnych dla swoich naczyń górniczych w czasie. Tak więc po obradości pojawia się nuta refleksji i zarówno. My, górnicy, jesteśmy środowiskiem zawodowym, które od lat poddawane jest wahaniom kulturalnym na światowym rynku węgla. Nie od dziś wiadomo, że restrukturyzacja górnictwa jest poważnym problemem społecznym i ekonomicznym. Z tego jednak miejsca ja, wasza górnictwa, na wyzwanie, które trzeba codziennie wykonać. Górnik idący na szóstym nie myśli o swoich prawach ekonomicznych. Myśli o bezpiecznej pracy, o kolegach, na których może będzie ją liczyć. Myśli też o swoim bliskim, których byt ekonomiczny gwarantuje praca w robotę. To między innymi dzięki nim silny charakter oddanej pracy kopalnia Ziemowi może sprostać wymogom ekonomicznym stawianym przez konkurencję. W ciągu tylko ostatnich 10 lat wygenerowaliśmy właścicielowi skarbowi państwa około 1 300 000 000 zysków. Tym bardziej możemy nasze wyniki postrzegać jako sukces w trudnej realizacji na rynku producentów węgla. Na podkreślenie zasługuje fakt, że trwające zmiany pokoleniowe i związane z tym fale podejść doświadczonych pracowników na emerytury nie zakończyły codziennego rynku pracy. Właśnie z myślą o młodym pokoleniu kopalnia Ziemowi zwiększa bazę zasobową o złoże imieni Tymoc i złoże imieni Południa. Złoża te pozwolą kopalni nie tylko patrzeć w przyszłość, ale i przez wiele lat odzyskać wymiernym skutkiem swojego światowego. Dobrze wyglądająca kopalnia Ziemowi to nie tylko miejsca pracy i godny byt siostri tysięcy rodzin, ale i bezpieczeństwo ekonomiczne innych podmiotów gospodarczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z sytuacją ekonomiczną górnictwa. Górnictwa, które jest nie tylko znaczącym pracodawcą, ale i znaczącym płatnikiem podatków. Szanowni Państwo, według Subseneki nie ma pomyślnych wiatru ten, kto nie wie, do jakiego kroku zmierza. My, kopalni Ziemowi, wiemy, do kogo zmierzamy. To utrzymanie rentowności zakładu dzięki zwiększeniu wydajności i zmniejszenia kosztów. Wymaga to jednak odpowiednich nakładów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Górnictwo jest branżą strategiczną, oddziałującą na inne dziedziny gospodarki. Dlatego liczymy na wsparcie wszystkich mających wpływ na stan polskiego górnictwa. Ufam, że tak się stanie. Szanowni zebrani, kopalnia Ziemowi to nie tylko szyby, wyrobiska i maszyny, to przede wszystkim ludzi. Dziękuję składam razem wszystkim tym, którzy związali się na swój los. Dziękuję młodej załodze za dążenie do tego najdoświadczonych projektów. Dziękuję starej szczerze, która miała cierpliwość przed swoim odejściem na emeryturę przekazać młodym swój zapał o pracy i cennych sztuk górniczych. Dziękuję wszystkim pracownikom, zarówno tym na pierwszym froncie, jak i administracji. Święta Barbara pojawiła się na Śląsku w 14 wieku wraz z pierwszymi krokami. Do dzisiaj Bóg jest tutaj żywy. Górnicy kochani są patronką, ale zawsze, kiedy zbliża się jej święto, odczuwają też niepokój. Często przed swoim świętem Barbara zrobiła wypadek do siebie. W tym roku na wieś na przykład zaprosiła wielu. W tym górniku sąsiedni kopalni są wesoło. Świętując, musimy pamiętać również o tych, którzy pod nas odeszli. Z szacunku dla tragicznie zmarłych uprzejmie proszę o powstanie i minutę ciszy. Dziękuję. W imieniu pracowników kopalni Ziemowi pragnę
wszelkich pomyślności, realizacji planów i zamierzeń oraz satysfakcji w życiu osób i studentów zawodowych. Sześć osób. I Państwo, teraz proszę o zadanie głosu premier pani Beata Kowalska. Ekscelencjo, drodzy burmistrzu, szanowni państwo. Jak mnie zaskoczy wasz szczerością, ale nie przyjechałam tu wymieniać uśmiechów i już dziś w głowie z wami. Przyjechałam, bo czułam, że muszę przyjechać po to, że ze swoją obecnością wyrazić szacunek dla waszej ciężkiej pracy. No to jestem. Jestem tu z wami, w tym szczególnym, świątecznym dniu. Wszyscy dokładnie wiemy, że sytuacja w polskim górnictwie nie jest prosta. Jest trudna. Ale jedno, co chcę wam obiecać. Podjęłam się jako premier, żeby tą trudną sytuację uzdrowić. Ale dzisiaj jest również ten czas, kiedy muszę was prosić o pomoc. Żebyśmy uzdrowili tę trudną sytuację, musimy to zrobić razem. Szczera rozmowa, dobry dialog na argumenty pozwoli nam rozwiązać najtrudniejsze problemy. Głęboko w to wierzę. Wiem, z jaką powagą, z jakim szacunkiem traktujecie dzisiejsze święto. Dzień Świętej Barbary. Można chyba powiedzieć, że tak naprawdę nie tyle je obchodzicie, co je przeżywacie. Nawet dzisiaj, kiedy zaciera się już niekiedy prawdziwe znaczenie wielu różnych świąt, wasze górnicze święto dzięki wam ciągle zachowuje swój głęboki sens. I chyba wiem, dlaczego tak się dzieje. Wiem, że każdego dnia, kiedy zjeżdżacie po ziemię do tej waszej ciężkiej pracy, wiem, że robicie to z wielkim oddaniem. Wiem, że angażujecie nie tylko siebie, ale swoje rodziny w tą swoją codzienną pracę, to wiem, że potraficie też każdy z was całym sobą świętować, jak przychodzi czas na święto. W tym sensie Barbórka jest nie tylko waszym wyjątkowym świętem. To jest również okazja dla wszystkich tych, którzy w tym kraju żyją, w naszych kopalniach wcześniej, aby powiedzieć, jak wiele zawdzięczamy pracy górniczej. Wasz zawód i wasza praca mają szczególny charakter. Często to brzmi tak banalnie, ale trzeba o tym mówić. Rzeczywiście to, co robicie, wymaga wyjątkowej i siły charakteru, i szczególnej odpowiedzialności, i dokładności, ale też czegoś bardzo cennego. Solidarności między ludźmi i zaufania między wami. Wykonujecie pracę, której maszyny czy urządzenia, nawet te najnowszej generacji, w 100% nie zastąpią pracy człowieka. A więc skoro tak się dzieje, to wiele zależy od waszego doświadczenia, od waszej intuicji, a niekiedy od zwykłych, dobrych nawyków górniczych. Wiem i wy to wiecie, jak wasza praca ważna jest dla Polski. Prawie 90% energii uzyskujemy z węgla. A więc jeszcze przez długie, długie lata węgiel będzie podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Co to oznacza? To oznacza, że górnictwo ma przed sobą wielką przyszłość. Ma przyszłość, ale też, że będzie się rozwijać. Obiecuję wam. Aby to się działo, musimy, mówię tu o zadaniach, które postawiam przed rządem, o których mówiłam podczas swojego exposé. Musimy spełnić dwa warunki. Pierwszy, chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. A ten drugi, doprowadzić do sytuacji, aby ta branża dzięki nowoczesnym technologiom, ale też restrukturyzacji stała się wreszcie rentowna. Żebyście każdego dnia myśleli tylko o tym, wychodząc ze swojej
pracy, że wracacie do domu, że nie musicie protestować, nie musicie chodzić na zegarach, na których będziecie musieli ustalać strategię, jak przekonywać tych, którzy dzisiaj nie chcą restrukturyzować waszych kopalni. Ja osobiście wierzę, że się to uda, bo wierzę w naszą współpracę. Wtedy, kiedy rozmawiam ze związkami zawodowymi, mówię takim samym językiem. Wierzę w górnictwo, bo wierzę w ludzi, którzy tam w górnictwie pracują. I wierzę, że jeśli jest dobra wola, jeśli jest determinacja, jest wola po obu stronach, to musi się to udać. Obchodzimy w tym roku 25-lecie odzyskania naszej wolności. Pamiętamy, jak po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku zastrajkowało na Górnym Śląsku 25 kopalń. Tysiące górników dało wtedy wyraz swojej niezgody na panujący system, a kolejni górnicy z kopalni w Górnie stali się symbolem oporu całej Polski. Za kilkanaście dni będziemy obchodzić 33. rocznicę śmierci tych górników. Dzisiaj jako premier suwerennej i niepodległej Rzeczypospolitej pragnę uczcić pamięć tych wszystkich górników, którzy swoją postawą w nowych czasach nieśli rodakom wiarę w zwycięstwo. W imieniu tych, którzy dzisiaj cieszą się wolnością, nas wszystkich, chcę im powiedzieć jedno ważne słowo. Dziękuję. Dzisiaj w tym miejscu, z kopalni Zielonej, jednej z naszych największych kopalń węgla kamiennego, składam wszystkim górnikom, tu obecnym i nieobecnym, ale świętującym w innych miejscowościach to swoje święto, składam górnikom wszystkich specjalności, ale też ich rodzinom i emerytom. Najlepsze życzenia. Te życzenia to spokojnej i bezpiecznej pracy, satysfakcji z tej pracy, satysfakcji z jej wykonywania i przede wszystkim życzę wam sukcesu. Ale to, co przystało obecnie premierowi, ale lekarzowi przede wszystkim, życzę wam zdrowia, dużo zdrowia i dużo siły. Szczęść Boże. Dziękujemy pani premier za życzenia. Dziękujemy za słowa pokrzepienia. Górnica Braci docenia pani szczególne zainteresowanie problemem górnictwa i za to też pani od serca dziękujemy. W imieniu władz kompanii węglowej głos zabierze wiceprezes zarządu pan Piotr Dekala. Szanowna pani premier, ekscelencjo, pani wojewodo, szanowni górnicy, kopalni Ziemowej i całej kompanii. W imieniu zarządu kompanii węglowej witam państwa serdecznie na obchodach Radnorskich na Okazie Woli. Dziękuję panu dyrektorowi, kopalni Piotrowi Niemacnemu, że możemy również być w tym współgospodarzami. Wraz z nas spotykamy się na obchodach święta w spółce wydobywającej 60% węgla w kraju, 30% w Unii Europejskiej. Skarbem naszej firmy jest nie tylko węgiel, złota, ale przede wszystkim nasi pracownicy. Oni kształtują charaktery, pracy wymagające fachowości, odwagi i solidarności. Szanowni Państwo, uświęcona tradycją Radnorka to czas radości, ale również okazja refleksji i podsumowania. W tym dniu zazwyczaj podkreśla się osiągnięcia i sukcesy bieżącego roku. Również w naszej dziedzinie w bieżącym roku wydarzyło się wiele rzeczy godnych uznania w naszych obszarach działalności. Jednak wszystkie te osiągnięcia przysłania trudna sytuacja finansowa, jak jest nazwa się spółka. Z tego powodu nie będę wymieniać tych osiągnięć. Pozwólcie jednak Państwu, że składając hołd wielotykowej górniczej tradycji, najpierw uchwalę środowisko ciężkiej, niebezpiecznej, uczciwej pracy naszych górników. To nie wy odpowiadacie za kryzys, który dodatkowo kompanii węglowej. Przyczyny kryzysu od was niezależne, pozwolą sobie przytoczyć w dalszej części tego wystąpienia.
12 lat funkcjonowania kompanii węglowej przeżyliśmy wspólnie lata lepsze i gorsze. Pomimo wyzwań, które stawały przed spółką, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, również gorsze lata udało nam się pokonać. Na przestrzeni lat 2012-2014 sytuacja w kraju na rynkach światowych węgla uległa dramatycznym zmianom, powodując pogorszenie sytuacji finansowej spółki. Prognozy przychodów na sprzedaży węgla w 2014 roku w odniesieniu do 2012 roku będą niższe od 2,6 miliona złotych. Powodem trudnej sytuacji jest obserwowany od dwóch lat spadek zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz znaczące zmniejszenie jego cen. Na polski rynek napłynął konkurencyjny cenowo surowiec węglowy, a na podaż niskokalorycznych miał energetycznych zwiększyła konkurencję pomiędzy polskimi producentami. Z węglem kamiennym rywalizuje także węglem brunatny i odnawialne źródła energii. Następstwem powyższych zdarzeń było wdrożenie przez zarząd kompanii w okresie programu redukcji kosztów osobowych oraz materialnego zabezpieczenia produkcji o łącznej wartości 796 milionów złotych. Pomimo wdrożenia tak radykalnych ograniczeń kosztowych, straty na pozostałej działalności operacyjnej, czyli sprzedaży węgla, narosły i nadal rosły. Szanowni Państwo, przyszłość kompanii węglowej zależy od tempa jej przystosowania do dynamicznie zmieniających się warunków istotnych. Jak istotną rolę pełnimy w gospodarce polskiej, widzimy wyraźnie po słowach decyzja pana premier, która wyznaczyła ministra Wojciecha Kowalczyka jako pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji naszej branży. Nie oczekujemy, że nasze problemy zostaną załatwione tylko przez państwo. W pierwszej kolejności sami musimy sobie pomóc. Wierzę, że jesteśmy w stanie wspólnie to zrobić. Górnictwo służy tej ziemi pod pokorem. Dlatego tak wiele słów uznania kierowanych do górniczych branży z okazji Bartolomy. Śmiem twierdzić, że nie ma w Polsce człowieka, który nie doceniłby roli węgla w naszej gospodarce. Wszelkie prognozy na najbliższe dziesięciolecia wskazują, że tak będzie nadal. Musimy jednak spełnić jeden warunek, odpowiedzieć na wyzwanie rynku, a to oznacza konieczność funkcjonowania naszej firmy. Gdy sam nie zaczniemy od siebie, od każdego stanowiska pracy, od każdej kopalni, to skończymy tylko na słowach, a i się czyni. Każdy program naprawczy jest instrumentem prowadzącym do celu. Ważne, byśmy w tej orkiestrze zagrali wszyscy w jednej tonacji. Tylko wtedy będziemy w stanie zapewnić funkcjonowanie naszej spółki. Chroniąc miejsca pracy, zarówno u nas, jak i w firmach współpracujących z nami. Górnictwo służy naszym ojczyźnie, ale też, a może przede wszystkim, pracującym na tej ziemi. Wierzę, że wspólnie osiągniemy wyznaczone cele. Jednocześnie zapewniam, że każde przesłanki, że żadne przesłanki ekonomiczne nie wpłyną na ograniczenie nakładów na bezpieczeństwo pracy w naszych kopalniach. Są mocą chciałbym podkreślić, że życie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas wartością najwyższą, na której nigdy nie będziemy oszczędzać. W tej trudnej sytuacji oczekujemy konstruktywnej szczerej współpracy ze stroną społeczną. Liczymy na to, że problemy kompanii węglowej nadal będą rozwiązywane przez stronę negocjacji. Wspólnie musimy wziąć odpowiedzialność za losy firmy. Z tego miejsca nie sposób również nie zaapelować do odbiorców naszego węgla oraz firm realizujących dostawy i usługi. Opatrujący gospodarczy. Dla zobrazowania skali współpracy naszej spółki z rynkiem zewnętrznym wystarczy powiedzieć, że współpracujemy z ponad 4000 dostawców oraz 250 kluczowymi odbiorcami naszego węgla i około 12 tysiącami firm zakładanego rynku. Niech każdy z nas, uczestników życia gospodarczego, zdefiniuje to pojęcie. Prezydent krótko i długoterminowy. Pozostawiam naszych kontrahentów w polskim przysłowie. Prawdziwy przyjaciół poznaje się w jednym.
Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim szanownym gościom za przybycie na dzisiejszą obchody Górniczego Święta Cerówki Kopalń w Ziemowie. Szczere słowa podziękowania za współpracę w bieżącym roku składam na ręce Pani Premier dla przedstawicieli władz państwowych, członków Rady Nadzorczej Kopalni Węglowej, dyrektorów naszych 14 kopalń i 5 zakładów oraz ich załóg, członków Rady Pracowników minionej kadencji i wszystkich organizacji związkowych, kierownictwa urzędów górniczych, władz samorządowych oraz kadry naukowej uczelni. Dzięki merytorycznej współpracy z Wami możemy rozwiązywać problemy towarzyszące naszej działalności. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym w imieniu zarządu kompanii podziękować za angażowanie i trud załącznej pracy wszystkim pracownikom naszej spółki. Każdy z Was zasługuje na słowa uznania za odpowiedzialną pracę, nie sprzyjając otoczeniu. Gratulacje składam wyróżnionym nie tylko na dzisiejszej akademii, ale na wszystkich akademiach parkowych naszych kopalni i zakładach. Pozwólcie Państwo, że w dniu święta naszej patronki świętej Barbary w imieniu zarządu oraz Rady Nadzorczej Kopalni Węglowej wszystkim jej pracownikom i rodzinom oraz wszystkim pracownikom firm i instytucji złożę serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji zawodowej i spełnienia osobistych praw. Niech święta Barbara zawsze czuwa nad nami, niech żyje nam czy stan. Szczęść Wam Boże. Pani Premier, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, Szanowni Emeryci, Górniczy i także inwalidzi górniczej klasy. Dzisiaj z okazji Waszego Święta usłyszycie wiele dobrych, życzliwych słów. Są to także słowa wdzięczności, podziękowania za to, co dajecie krajowi i nie tylko. Bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby te dobre słowa, które są dzisiaj pod naszym adresem kierowane, żeby one stawały się rzeczywistością. Żeby to nie był tylko koncert dobrych życzeń. Dlatego mój drodzy, my spełniając swoją powinność, a mówię także w imieniu obecnych duchownych naszych uczestników, proboszczów. I chciałem Was zapewnić, że my trwamy na modlitwie z górnikami i zawodnikami. To właśnie dzisiaj rano w naszym sanktuarium biegarskim Matki Bożej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej odprawiłem mszę świętą w Waszych intencjach. W intencjach wszystkich górników naszej archidiecezji. Wzywając wstawiennictwa Waszej patronki świętej Barbary. Moi drodzy, myślę, że świętą Barbarę możemy nazwać patronką trudnych czy najtrudniejszych sytuacji. Nie wiem, czy ksiądz nam o tym razie mówił, ona była konfrontowana z tymi najtrudniejszymi sytuacjami. Możemy szukać analogii do sytuacji, w której znajduje się dzisiaj górnictwo na Górnym Śląsku. Mówimy o trudnej czy nawet najtrudniejszej sytuacji od lat. Ale nie jesteśmy bez nadziei. Wierzymy, że z tymi problemami można sobie poradzić. W dialogu, w szczerej rozmowie, w powiedzeniu sobie prawdy, w poszanowaniu wzajemnym, myślę, że można dojść do porozumienia, a potem do działania. I myślę, że święta Barbara, Wasza patronka, właśnie patronka sytuacji trudnych czy najtrudniejszych, będzie Was wspomagała. Niech Wam, drodzy bracia górnicy, zabraknie determinacji,
tej rozmowy i dialogu przy wspólnym stole, przy którym wszyscy zasiądą. I Skarb Państwa, i spółki, i także strona społeczna, po prostu trzeba rozmawiać i mówić z nadzieją o przyszłość. Ale to, moi drodzy, co myślimy o świętej Barbarze, także w kontekście całego budownictwa, że może być patronką, pomocą. Ona przede wszystkim jest pomocą każdego z nas. I chciałem Wam życzyć, żeby Wasza patronka Was ochroniła, Waszą opiekę, dała bezpieczeństwo każdej wkrótce, żeby także dała bezpieczeństwo Waszym rodzinom, Waszym miejscom pracy, żeby otwierała przed Wami bezpieczną perspektywę. Drodzy Górnicy, niech Waszym udziałem stanie się treść tego pozdrowienia, które tutaj było już wielokrotnie wypowiadane. Niech Bóg Wam szczęści na każdą minutę. Niech Wam szczęści w Waszym życiu osobistym, w Waszym życiu rodzinnym. Szczęść Boże wszystkim.